Lekarz ginekolog był wypalony pracą. Postanowił spróbować szczęścia w innym zawodzie, gdzie zręczne ręce byłyby przydatne. Zdecydował się zostać mechanikiem. Zapisał się na wieczorne zajęcia w lokalnej szkole, pilnie uczęszczał i przykładnie się uczył. Zdał wszystkie testy teoretyczne i przystąpił do egzaminu praktycznego. Uzyskał zaskakujący wynik – 200%. Obawiając się pomyłki, udał się do instruktora. Nie chcę wydać się niewdzięczny, ale zastanawiam się, czy nie ma błędu w mojej ocenie. Wszystko wykonałeś doskonale. Rozebrałeś silnik bardzo zręcznie, co było warte połowę oceny, i bezbłędnie złożyłeś go z powrotem, za co dostałeś kolejne 50%. Dodatkowe punkty przyznałem, ponieważ wszystko zrobiłeś przez wydech.